Witam wszystkich. Ostatni lot. Pogoda w ogóle nie ciekawa, dopiero padało. W końcu coś się tam zaczęło rozjaśniać. Lipa, moim zdaniem lipa. W punkcie wypuszczenia tak samo ostro, ciemno było. Było tak samo deszcze, nie deszcze. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu w ogóle dzisiaj lecimy. Bo to naprawdę będą straty i to na pewno duże, bo tak jak mówię, no deszcze i tak dalej, no i same chmury. Teraz to chociaż trochę jaśniej jest, ale wcześniej to w ogóle prawie cały dzień to było ciemno, a gołębie już w górze są 5,5 godziny. I to takie buty, lecę na 550 kurde kilometrów. No ale tak jak mówię, no dzisiaj to moim zdaniem szału nie ma. Nie jestem jakoś zachwycony w ogóle to cała pogoda, no ale jest co jest. Zobaczymy, co będzie. W ogóle jak coś się dzisiaj pokaże, to ja będę naprawdę szczęśliwy. I zobaczymy. No to będziemy czekać. Mam nadzieję, że coś się pokaże. Jak się nie pokaże, no to nie będzie dobrze. No to mam nadzieję, że do pierwszego. No witam ponownie. A, mędy się złapały tu, drugi tam w drzewie siedzi, cholera. 8 godzin minęło, ani jednego ptaka jeszcze nie ma. A tam to ci co se króci, oczywiście kurde w Connecticut. A już tam parę gołębi się pokazało, szaleństwa też nie ma. No i nic, siedzi się dalej i tyle. No, to czekamy, zobaczymy co będzie, w końcu też trochę tam słońca wyszło. No i będziemy gadać. No witam, już po 6 godzinie, ciemno się robi. 5:44, przyszły pierwsze dwa gołębie. To mamy już razem 4, ale też jak siadały, to było bardzo szybko, więc nawet nie zdążyłbym kamery wyciągnąć, żeby w ogóle coś nagrać. Oprócz tamta została z tamtego lotu. Ona super mi się sprawowała w tamtym tygodniu na tym krótkim locie. Ostatnia przyszła, coś się zadziwiłem. Mówię, co jest, patrzę się na skrzydło i musiała gdzieś w drut uderzyć czy coś, a w ogóle na zgięciu miała rozerwane, więc nie poszła dzisiaj. No ale 4 są. Brakuje tylko 34 gołębie. Już jest lepiej, a gorzej niby, nie? No. Więc no. Chociaż trochę to niebo się rozjaśniło. Ale no szału nie ma. Wszędzie, niektórzy w ogóle jeszcze nic nie mają. Niektórzy mają naprawdę pojedyncze sztuki. No nie jest ciekawie. Lot moim zdaniem to jest no bardzo nieudany, że tak ładnie powiem. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jutro rano będę dolatywać. Pierwszy ten co przyszedł, złapałem go w rękę, to same kości i pióra, więc widać bardzo ciężko pracował, żeby do domu dotrzeć. No i to tak to wygląda. No i co? Będziemy siedzieć. I może jeszcze coś dojdzie. I tak już nie ma co do roboty. No ale jakby nie było, no trochę doła, kurde mam. W ogóle, że tyle gołębi brakuje, że taka pogoda była, że no po prostu to nie był w ogóle dzień moim zdaniem na lota. I tyle. Więc no, później zobaczymy jak to dalej będzie. Na razie. Witam. Rano jest. A wczoraj tylko 5 było. Jeden nocował tutaj na tym na drzewie. Nie wiem czy to mój czy nie mój. Dwa te co zostały w domu wypuściłem. I jeden jeszcze do nich powrócił. I teraz następny doleciał. Czyli zaczęły powoli się schodzić.
I ciekawe, czy ten w drzewie tak samo mój był, czy nie mój był, ale ładnie oplatuję tutaj z moimi. No, dzisiaj to piękny dzień był, kurde, na lecienie, na loty. A to widzisz, niestety. Będą straty i moim zdaniem naprawdę też duże. Ale co zrobić, no. Taka już ta zabawa. Więc zobaczymy, jak to będzie później. O 3 godzinie będę wyjeżdżał z zegarem już. Dzisiaj odbijamy, dzisiaj wyniki będą, więc ciekawe jak będzie. Czy w ogóle ten mój gołąb o 5.44 jakąś pozycję w ogóle zajął w setce. Ciekawe, bo u nas w ogóle są bardzo duże straty. Na Kenerykę to tam jeszcze, ale u nas to jest w ogóle tragedia. Więc zobaczymy później, jak to wszystko powychodziło. Witam wszystkich. W końcu znalazłem coś czasu, żeby powiedzieć, jak to wyszło w ogóle z tamtego lotu. Jak widzicie, dzisiaj piękna pogoda. To czyli tak, w niedzielę, no to zaczniemy od tego. Miałem 44 gołębia i jakby nie było 5, miałem w setce, ale zegar tak samo rano już odwoziłem, więc szybko go wziąłem, no szybko, 9 rano go wziąłem, gdzieś odpiłem. No i w 200 bym miał 17 gołębi, a razem wróciło 19 gołębi z 38, więc połowa jest. A się popatrzało na listy, to niektórzy to naprawdę jest bardzo, bardzo cienko. No po prostu straty są 50-60% gołębi. To co drugiego dnia nie doszło, to w ogóle poniedziałek to już tragedia była, tylko cały czas deszcz padał od poniedziałku do wczoraj. Dzisiaj piątek i widać po samych stopniach, gdzie się chodziło, normalnie jest dużo śniegu, więc na pewno dzisiaj nic nie będzie, choć już się trochę zaczyna rozjaśniać, następna chmura idzie. Od 4 po południu ma już się tu zakończyć to wszystko, ale jakby nie było, jutro słoneczko ma świecieć, panowie będą koszować na następny lot, ciekawe właśnie jak im to wyjdzie. No bardzo zainteresowany jestem tym, o moje Budapesztki. Kurde, zimno dzisiaj, wieje, pada. O, też mi naleciało śniegu do tego, do gołębnika, rozmazały wszystko. No, tu moje czempiony siedzą na dworzu. To jest serce boli, 21 sztuk tylko zostało. Z takiej pięknej grupy, no ale co zrobisz? Jak to się mówi, został najmocniejszy niby, nie? No, no to takie buty. O, rozpłodowce sobie siedzą, dziabają. Super ptaszki. No i to tak to wszystko wygląda właśnie tu. No a więc później ja co? Teraz lota się skończyły. Wiadomo, kurację trzeba porobić. A myślę, jutro czy w niedzielę zacznę odrobaczenie robić na gołębie. Później ja na E. coli'a, na salmonelle, na kęker i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, wszystko po kolei. I żeby przygotować wszystko już na rozpód na następny rok. No ale to wiadomo, się wydaje, o wcześniej, ale to tylko już 3 miesiące zostały do parowania, więc trzeba działać. No, no to na tyle. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Mam nadzieję, że u was chociaż pogoda dopisuje. Trzymajcie się.